Do sztabu zostały powołane osoby, przedstawiciele służb i instytucji, aby wypracować pewne elementy, które przy tego typu zdarzenia będą nam potrzebne, związane z zabezpieczeniem osób, mienia, ewentualnie transportu, ewakuacji takich osób. W tej chwili ćwiczenia odbywają się w 6 miejscach na terenie województwa pomorskiego. Jesteśmy połączeni ze sztabem w Komendzie Wojewódzkiej. Wykorzystując wideokonferencję, udało się tą łączność również nawiązać z tego miejsca sztabu w porcie w Kątach Rybackich. To, co przerabialiśmy dzisiaj, mieliśmy okazję szczególnie ze strażakami, ochotnikami przerabiać w poprzednich latach. I jeszcze dwa słowa na temat przyszłości, że się dzisiaj tutaj spotykamy, spotykaliśmy się wcześniej i tu... Młodszy brygadier Łukasz Zbleski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Dzisiaj odbyły się ćwiczenia w miejscowości Kąty Rybackie na terenie portu rybackiego. W wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych i wysokiego stanu wód w Zalewie Wiślanym istnieje duże prawdopodobieństwo i następuje przelanie się wody do portu, jak również zagrożone są budynki, w szczególności Muzeum Zalewu Wiślanego. Taki scenariusz jest dzisiejszych ćwiczeń. Nasze ćwiczenia zostały podzielone na dwie części. Część typowo praktyczną, to znaczy służby zarówno państwowej i ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu nowodworskiego i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowym Dworze Gdańskim zostały zadysponowane do zabezpieczenia ułożenia wałów przeciwpowodziowych w porcie i odpompowaniu wody z zalanego terenu. Drugą częścią, czy równocześnie w czasie tych ćwiczeń odbywały się ćwiczenia, został powołany tak zwany sztab akcji, do którego zostały zadysponowane służby, instytucje, które przy tego typu zdarzeniu muszą wykazać się pewną inicjatywą i działaniem. W sztabie pracowały takie służby, przedstawiciele takich służb jak Urząd Morski w Gdyni, Policja, Straż Graniczna, przedstawiciele gmin z pasa nadmorskiego, przedstawiciele zarządzania kryzysowego starostwa powiatowego. I dla tych instytucji, przedstawicieli tych służb zostały przypisane pewne zadania, które przy realnym zdarzeniu pojawiają się, tak? I te zadania poprzez sztab zostały w dniu dzisiejszym wypracowane. Warto podkreślić, że w dniu dzisiejszym takich ćwiczeń na terenie województwa pomorskiego było kilka. Udało nam się nawiązać łączność poprzez wideokonferencję ze sztabem akcji, który koordynował wszystkie te działania w Komendzie Wojewódzkiej i na bieżąco żeśmy przekazywali poprzez wideokonferencję informacje z poszczególnych odcinków tych ćwiczeń i postępujących działań. Po raz pierwszy w tak dużym zakresie, po raz pierwszy z użyciem takich technik, tak naprawdę możemy mówić, że po raz pierwszy takie ćwiczenia odbyły się właśnie u nas tu w powiecie? To znaczy, tego typu ćwiczenia już są realizowane. Ta łączność poprzez wideokonferencję jest prowadzona już od jakiegoś czasu.